Witam wszystkich w kolejnym filmiku. Drugim. Już. Dopiero. No, przed nami jeszcze bardzo, bardzo dużo filmów. Jeśli chodzi o tę część gry. Troszkę ściszę. Poprzednio ten samouczek nam jakoś no, nie poszło, nie wyszło, ale teraz myślę, że będzie już tylko lepiej. Tutaj popatrzcie, mamy przechadzającą się Orianę. Za każdym razem powinno się to, znaczy może nie za każdym razem, ale tutaj to tło, ten ekran ładowania się powinien zmieniać. Tutaj mamy akurat z dodatku krew i wino, a my tymczasem... Dobrze, wsiadamy na naszego kochanego wierzchowca, tylko może ja jeszcze tu trochę pozbieram. Niestety nie ma jaskółczego ziela, które nam jest bardzo potrzebne. I teraz tak, możemy sobie jechać takim... Stępa to się stęp nazywa chyba. Bojąc się, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenie? Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała zapobiegają wybuchom epidemii. Pewnie do Rigorej. No, a wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych? Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba Królestw Radovida, bo Temerii i Kedwen już nie ma. Radovid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Jasne. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. Popatrzcie, jaka ta gra jest piękna. Ale dropy mam, słuchajcie, do 35 nawet FPS-ów. Może to wina nowych sterowników. Łotka, nie tak szybko. Jedziemy? Na pomoc! Na pomoc! Popatrzcie, jest to gryf. Ożywiający się na polu. Zawraca do ataku. Uciekł. Nie. No oczywiście zabrał jedzonko. Karta grafiki o mało, słuchajcie, się nie zagotuje. Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Bogi, mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu, a gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. Aha. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Parę koron zawsze się przyda. Słuchajcie, nie mamy kasy. Pieszek akurat u mnie chudy. Wpierw Nilfgaardczycy część towaru zabrali, a teraz to... Macie. Pamiętajcie, że... Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie.
Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasnął, ale napiłbym się dobrej żytni, takiej chłodnej, wiesz. Proces biwi. Ja nie lubię żytni. To jedźmy. Po prostu słuchajcie, aż mnie mdli w tej wódce. Właśnie po lewej stronie na dole mamy, to, co możemy sobie użyć. Mamy chleb, woda, puszczyk, dobra. Ewentualnie możemy jeszcze tutaj przeszukać, gdzie ten wiedźmiński zmysł był tutaj. Przepraszam was bardzo, ale ja też się muszę, popatrzcie, to są zapewne jego pomocnicy. Coś jak Jurga. Słuchajcie, ja się muszę dopiero sobie poprzypominać to wszystko, także na początku, no jakoś te walki nie będą mi wychodziły tak, jak wychodzić powinny. Przepraszam was bardzo za to. Tutaj już proponuję rozglądać się powoli za jaskółczym zielem. Gryf tak blisko wsi? Dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem. Ale tu? I jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Wszędzie trupy, smród krwi, spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać. Jest karczma. I wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Wolni. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko Her, te merskie lilie. I mają tu wisieć. Dokładnie tak. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! Chciałbym mieć takie kieliszki. Są super po prostu. Wiedźminy? Nie będę pił z parszywymi odmieńcami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląkł. Zdążyliśmy się z nim poznać. Wredna bestia. Wredna? Mało powiedziane. Biedną Lenę tak poszarpał, że biedaczka nad grobem stoi. Mamy już namiar na zlecenie. No. Ale dość o nieszczęściach. Czym mogę służyć? Dla mnie wódeczka. A wy? Też się czegoś napijecie? Popatrzcie. Teraz możemy przede wszystkim zrobić to, co powinniście... Zrobimy to, co powinniście robić zawsze, grając w dowolną część Wiedźmina, zwłaszcza jednak w część trzecią. Pokaż, co tam masz za szynkwasem. Pamiętajcie, że nasza gotówka jest... Zasób naszej gotówki jest skromny. Aczkolwiek popatrzcie. Sprawdzamy ofertę pani i popatrzcie, i mamy już do kupienia aż 5 kart do gwinta. Aha, zapomniałem powiedzieć. Powiem wam teraz. Będę się starał podczas przejścia gry kłaść tutaj szczególny nacisk na to, żebyśmy wykonali zadanie pełna kolekcja kart. Oczywiście możemy się teraz wycofać i porozmawiamy sobie z panią. Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Patrzcie, kto siedzi w tle. Ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił.
takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Było tego człowieka przez chwilę widać. Jest to człowiek dość ważny. Spotkamy go. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jak i potem gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. Dajcie co ten koń. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Podziękujemy pani. Dzięki, to wszystko. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Dobrze. Już się po polach rozlazły i mierzą. Lepiej, żeby popatrzcie, co my tutaj mamy. Głupi jesteś jak kogut bez głowy. Po co oni te linie tyczą, he? Żeby naszą ojcowiznę na działki po... Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Dawaj, ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak rozum Dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. No. Możemy, kochani, tutaj sobie przeszukać ten teren. Wątpię, żebyśmy coś znaleźli. Ale popatrzcie. Ważną rzecz znajdziemy już tutaj, jest to kufer. Na początku, o ile pamiętam, ich nie było, ale teraz możemy sobie, a na przykład tą pochodnię, raczej nie będzie nam potrzebna, możemy sobie do kuferka przenieść. Drużyny, talie, coś jak piki i giery. Tylko, że każdy kolor ma inne figury i są jeszcze karty specjalne. Teraz zaczniemy... Wojnę, swoją grę mi wyłożycie, to ćma będzie. Teraz zaczniemy... Tracimy czas. Prędzej Ziemia zacznie krążyć wokół Słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oxenfurckiej. Geralt, wiedźmin, zwyczajny z Rivii. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca.
Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Największe dzieło. Może wreszcie ktoś opisze wojny taką, jaka jest. Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów. Za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem. A, widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Rzeknij to ludziom, którym spalano domy. Wojna dotarła już do Nilfgaardu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Czyli ta rzeka to jest Ponta, nic innego. Dobrze, kochani, tu się pożegnamy z panem profesorem nadzwyczajnym. Czekaj, Wiedźminie, wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. I tutaj, kochani, zaczynamy zadanie. W tym momencie najprawdopodobniej zadanie pełna kolekcja kart. Już ci tłumaczę zasady. Popatrzcie, pierwsze co musimy zrobić, to skompletować sobie fajną talię. Ja takie karty odrzucam. Nie gram po prostu tymi anomaliami statusu, wolę sobie zostawić. Aha. Co jest ważne, musimy sobie tutaj dowódca król Temeri, przecież no to... Zawsze gram tą. I teraz popatrzcie, dobieramy sobie karty. Usuwamy, prawda, te słabsze. Na korzyść tych silniejszych, prawda? Na przykład bierzemy sobie pasy, katultę. Manekin też się może przydać, Remba czy Stringfrit też się przydadzą. I popatrzcie, co my tu mamy. Mamy szpiega, czyli jest świetnie, 5, ale możemy sobie usunąć te czwórki. Pamiętajcie, że musimy mieć określoną liczbę jednostek w talii. No co się dzieje? Chcemy tu... O! Powiedzmy, że jest to w jakiś sposób dobrze skompletowana talia, która pozwoli nam wygrać, prawda? To są wszystkie karty. Tutaj mamy pierwszy rząd, drugi rząd, trzeci rząd. Wojowników chyba w ogóle nie mamy. Karty pogody. Usuwanie anomalii statusu. Można w tych pierwszych tych, prawda, grach stosować na przykład trzaskający mróz. Ale spróbujmy grać. Ja zawsze gram bez anomalii statusu, więc... Popatrzcie, te możemy... O, te w zasadzie mógłbym... Zobaczymy, jak będziemy dobierać karty. Co my tu mamy? Nie jest źle, aczkolwiek... Mamy rębacza, tego też bym odrzucił. Okej. Szkoda, że nam się szpieg nie trafił, no ale trudno. Mój ruch, czyli będziemy grali, tak sobie myślę, że zagramy sobie ostrożnie.
boku mamy, prawda, punkty. Czyli mamy... Gdzie 17 do 20. Teraz jakbyśmy spasowali, on musiałby nas przebić. Zobaczmy, niech sobie tam jedną kartę. Ale popatrzcie, przegraliśmy, ale on ma dwie karty mniej od nas. Do 4. Ma braterstwo, więc ma ładnie tutaj dziesiąteczkę. 20 do 10. Spasował. My też spasujemy. Popatrzcie, wygraliśmy pierwszy. Wygraliśmy drugą rundę. To jest bardzo... Początki są bardzo łatwe. I popatrzcie, jego jedna karta na nasze 3 plus jeszcze pewnie jakąś dostaniemy. Plus weska. Czyli tak, dajemy sobie weskę na wypadek, gdyby miał tam jakąś anomalię statusu, nie wiem, pożogę, czy Bóg wie co innego. Mam mgłę, okej. W zasadzie, popatrzcie, możemy sobie teraz tą mgłę jego ściągnąć. Popatrzcie, w zasadzie wygraliśmy to do zera. ...21 do 0 wygrywamy tą rundę i dziękujemy panu za grę. Widzicie, jakie to było proste? Escape. Proszę, proszę, masz smykałkę do tej gry. Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stefana. Niby prosty karczmarz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. Popatrzcie, powinno nam się aktywować zadanie, pełna kolekcja kart. O, mamy cudowny fałd. Zawsze zapominam o nim. Cudowny przewodnik po gwincie, dostajemy go na dzień dobry. To znaczy ja go dostałem na dzień dobry, nie wiem jak to jest tutaj. Bo wiem, że były pytania, gdzie go kupić. Ja wam później pokażę, gdzie go kupić, ale to dopiero bodajże w Nowigradzie. Ja go dostałem od razu. Popatrzcie, co tutaj mamy, prawda? On będzie nam pokazywał, jakie karty nam tutaj. Velen, Nowigrad, Wyspy Skellige, Zamek Królewski, Kermoren, jedna karta. Kermoren, jedna karta, to jest najprawdopodobniej karta od Lamberta, ale ją można wygrać wcześniej. Napotkanie graczy 47. Popatrzcie, nie mamy tutaj wyszczególnionego białego sadu. Nie wiem dlaczego. W każdym razie zaczynamy naszą przygodę. Cudowny przewodnik po gwincie i otrzymano nowy przedmiot. Zoltan Chivaj, czyli to pewnie będzie karta. I teraz tak, jak my sobie tutaj wejdziemy do tego gwinta? Ja już cholera zapomniałem, ale tutaj chyba mam... Jak to się wchodziło? To się wchodziło chyba przez menu. Popatrzcie, pojawiła nam się nowa opcja. Talia gwinta. Nie. Mamy Zoltana, tą kartę dostaliśmy. Co my tu jeszcze mamy? Ewentualnie... Popatrzcie, tych mamy aż 3, bo oni nam fajnie podbijają wartość, prawda, tych naszych katapult. Ale tych dwóch z BPP możemy sobie, bo tutaj jest jeden, to jest braterstwo, to będzie miał... Będziemy mieli 2 i 2, to będzie 4, a Zoltan będzie... Musimy dać Zoltana. I jeszcze jedną kartę musimy, jeszcze jedną jednostkę. Może damy sobie Sheldona na to miejsce. Jarpen jest za słaby, czyli tutaj już powoli, kochani, powoli budujemy sobie jakąś talię. Na razie nie będę się zajmował ani Skojatel, ani potworami, ani Nilfgaardem, bo tymi
Nawet nie mamy zresztą co tutaj wykładać. Czyli jedziemy od początku, jedziemy Królestwa Północy. Mamy już jakąś tam talię złożoną, niech będzie. Ale teraz co, spójrzmy sobie na zadania. Czy nam się pojawiło zadanie poboczne? Pełna kolekcja kart. Dokładnie. I to zadanie, kochani. Postaram się tutaj wam pokazać, jak je zrobić. Czy mamy jakieś zakończone? Mamy Kermoryn. Zakończone. Na razie wszystko, cacy. Powoli, powoli zdobywamy tutaj, prawda, poziomy. Okej. Możemy sobie zrobić save'a i pytamy dalszych ludzi. Popatrzcie, kto tutaj siedzi. Widzieliśmy go już w tle. Popatrzcie, kot nas się boi. Prycha na nas. Bardzo ładnie, że dopiero, że zauważyli to twórcy gry. A my podchodzimy do tego pana. Czy on jest ważny? On się jeszcze da nam we znaki. A tymczasem... Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biele. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Słuchajcie, czemu nie? Sznapsika. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Wangerbergu? No, no. Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Jasne. I popatrzcie, tutaj ten jegomość powinien nam się przedstawić. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Barżywy przybłęda, Gaunter Odim, do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Lustrami. To jest wskazówka. Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć ją w wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi. Rzeźnika z Blaviken. Mnie też znasz z ballad mistrza Jaskra? No jakże? Twoje zdrowie! Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Zgadłeś, to miłość. Od razu wiedziałem. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. I popatrzcie. Był i znikł. No kiszka trochę, nie? My jeszcze zajrzymy do wujka Wesemira. Jak ja się cieszyłem, że wreszcie twórcy gry zwrócili uwagę na te koty. No, popatrzcie, mała rzecz, nie? Niby mała rzecz, a jednak cieszy. Tak? W czym rzecz? Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukinsyn? Drugan?
Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz Bóg ma tfane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. Dobrze, kochani. Pora się rozejrzeć. Na razie. See ya. Pora się, kochani, rozejrzeć po... Czekajcie, ja sobie tylko płyn tutaj, żeby był. Drzwi się nam chyba zacięły. Już sobie wypiłeś? To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Dobra. To raczej nic nie da, ale spróbujmy. Co mnie zrobiłem, uspokój się. Racja, nic nie zrobiłeś. Już z kozłami zaczyna skurwysyn. Na niego! Dobra. Chodź do bójka! No dalej! No. Teraz słuchajcie, czeka nas naprawdę żmudne tutaj, o ten sobie, ten się nie może, popatrzcie, jednego mamy z głowy. Żmudne przeszukiwanie. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaniepadł, to chłopy zaraz wzięli na skrytki wiedźmaka, co akurat polował w okolic. A że ten coś ma patrzył, to mu ukręcił. O Jezu, przepraszam. Tak było, tyle że dzieciaka jakiś udowie zeżar i wiedźmak nic do tego nie miał. Co wtedy zrobili? Główek nie ruszamy. Niestety, kochani, niestety nie znajdziemy tutaj. Jaskółczego ziela. Moglibyśmy się tutaj wyprawić dalej, ale na razie nie. Popatrzcie, podejdziemy sobie tutaj do tego jego mościa. Znowu się widzimy. Dziękuję za ratunek. Ludzie różnie gadają o wiedźminach, ale ja zawsze wiedziałem, że to porządny cech. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mija, straty rosną. Potrzebujecie czegoś? Oddam za pół darmo. Uwaga. Kochani, tutaj jest pierwszy rynsztunek, który możemy nabyć w grze. Rzucę okiem. Proszę bardzo, ale nabyć, nie powiedziałem, że włożyć. Widzicie? Łącznie z Yukami. Yuki sobie możemy kupić. Zwiększy nam to o 30, prawda? Człowiek ten ma alkes, tutaj te rzeczy potrzebne do eliksirów, ma coś, co to jest. Popatrzcie. Wydarta stronnica, odwar z gryf. Mamy już tutaj, słuchajcie, mało gotówki, więc nie możemy szaleć. Fajnie by było mieć takie siodełko i tak dalej, i tak dalej. Te juki też kuszą. 30-49. Może znajdziemy gdzieś juki. Jeśli nie, to wtedy będziemy kupować. Na razie... Uważaj na siebie. Na razie, kochani, mamy, prawda? Tutaj jest chyba jakiś ten Nilgarczyk. A my tymczasem będziemy przeszukiwać obejścia. Jak widzicie, są to biedni ludzie i niewiele mają. Uwaga, nie gadamy z tym kolesiem.
Popatrzcie, już mamy alkohol, już znaleźliśmy alkohol. Super. Dlaczego ja się tak cieszę? Dlaczego ja się tak cieszę? No bo będziemy mieli już, kochani. Prawda? Bazę do eliksirów. Mamy jedzenie, które możemy użyć. Pierwsza chata przeszukana. Chyba tutaj możemy wejść. Mamy drugą chatę. Jeszcze nie mogę się oswoić, przepraszam was bardzo, ale nie mogę się z tym sterowaniem oswoić, wiecie? Ciężko przystawić z tego Wiedźmina drugiego na trzeciego. Tablica ogłoszenia. Nowy znacznik. Popatrzcie, mamy już tutaj, widzicie, drugi wykrzykniczek, czyli będziemy mogli zaraz wziąć zadanko. Na razie jeszcze go nie bierzemy. Popatrzcie, jest i jaskółcze ziele chyba. Znaleźliśmy chyba jaskółcze ziele. Tak. Zbierzmy, bo będzie nam potrzebne. Dobrze zapamiętajmy miejsce, gdzie ono rośnie. Popatrzcie, jest i trzeci. Jest jakiś dzieciaczek się bawi. A co trzeba zrobić, żeby dostać taki miecz? Oj, nie pytaj. No, my wrócimy już tutaj do... Zaraz, tędy wyszliśmy, to przeszukaliśmy, tak? Nie będziemy na razie z krasnoludem gadali, nie żebym tam był jakimś rasistą, broń Boże. Co to w ogóle za imię Derwan? Nilfgaardzkie. Moja babka była z Nazair. Takie buty. Nazair. No ale wydumał. Czyżby tutaj było? Popatrzcie. Mamy książkę, bajkowa kraina. Odwiedzimy to miejsce. Pamiętam pierwszy raz, jak znalazłem tą książkę, jak pierwszy raz grałem, mówię, ale jakby było fajnie, jakby zrobili jakąś kampanię w Toussaint, chociaż jedno zadanko. A później nagle, bach! Dostajemy w swoje łapki dodatek, krew i wino. I marzenia się spełniają. Popatrzcie, mamy... Deserter, okej. Przeglądajcie uważnie, bo można tutaj znaleźć... Patrzcie, mamy zadanka, ale możemy tutaj znaleźć... informacje o pewnym starym znajomym. Zamknięte, nie przejdziemy tutaj, okej. Jakaś pani sobie tutaj coś pierze. Ja chcę się dostać do tamtej chałupy, bo tutaj... Zaraz chyba znajdziemy sobie pierwsze ukryte zadanko. Ale najpierw... Pytacie, jaką... Pewnie jesteście ciekawi, jaką ścieżkę będziemy robić. Ja chcę zrobić opcję, w której... Moją ulubioną zresztą. Opcję, w której Ciri zostaje...
Wiedźminką. O, właśnie skończył nam się czas nagrywania. Tak więc, kochani, z tego miejsca się z wami pożegnam. Jak zwykle ciekawe, fajne linki do ciekawych miejsc, rzeczy znajdziecie pod... w opisie filmu. A tymczasem bywajcie i powodzenia na szlaku.